Witajcie, witajcie z tej strony Buźka dla Singlu i na samym wstępie chciałem powiedzieć, że jeżeli dobijecie tutaj 1000 łapek, bo wiecie, żebyście nie byli za leniwi, prawda? Musi być 1000 łapek i wtedy wam wrzucam link do pobrania właśnie update'a, więc wbijcie ten 1000 i wtedy dostaniecie link do pobrania. Dzisiaj omówię, jakie zmiany zaszły w klikerze, co jest poprawione, zmienione, bo wiem, że dużo osób czekało na tego update'a. I jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, to zapraszam na kontakt przez fanpage'a. Mój fanpage będzie podpięty też w komentarzu, tam gdzie będzie link do pobrania. Jest to Buźka i ty w linku, czyli Buźka po prostu fanpage na Facebooku. Tam możecie napisać w razie czego i postaram się wam pomóc, czy też odpisać, czy coś doradzić, jakby coś nie działało. Z najważniejszych zmian to chyba powinno dotyczyć użytkowników Windowsa 7, bo już to na Windowsie 7 powinno działać bez problemu, nie będzie dziwnych akcji. Chciałem powiedzieć jeszcze, że było prawie 4000 pobrań, z tego co widziałem przez link przez Outflya. Było chyba 3800, więc każdemu dziękuję oczywiście za zaufanie. I w dzisiejszym update'cie opowiemy sobie o zmianach. Dobra, więc ja tu bez zbędnego przedłużania przeciągnę sobie tutaj, jeszcze odpalę okienko minecraftowe. No i dobra, mamy tutaj naszego clickera, już tutaj możecie go znać. Tutaj się nic nie zmieniło w sumie w tych pierwszych zakładkach, poza jedną rzeczą. Jak widzicie, tutaj damy sobie zmień i dam sobie na przykład R plus ten. Oj, tego nie widzicie. Ale się zbindowało R plus mouse 5. Czyli to działa. Ja bym to musiał zrobić tak, żeby R plus ten, o, w ten sposób. Już działają dodatkowe przyciski myszy, powinny działać wszystkie. Ja teraz korzystam z mouse 5 oczywiście. Trochę źle sobie zbindowałem, ale mniejsza. No, to jest bez escape'a. Bo bym musiał na tym kliknąć. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie bindowanie dodatkowych przycisków na myszce powinno już działać. Jeżeli nadal nie będzie coś działać, to piszcie do mnie na fanpage'u. Ważne jest też, żebyście napisali, jakiej myszki korzystacie, czy nie macie czegoś poprzestawiane po prostu w oprogramowaniu, na przykład takim jak tam chyba jest Razer Synapse i FreeSeries Engine, bo są takie programy, które tam za to odpowiadają. I ze zmian takich to by było chyba na tyle. I no, dobra. I teraz doszła kolejna zakładka. Kurde, TeamSpeak to mój, jak coś nie patrzcie. Zakładka kopania. Co daje nam zakładka kopania? Zaraz wam powiem, ale sama nazwa już wskazuje, prawda, o co tutaj chodzi. Jeżeli chcecie kopać sobie nawku, to przydatne jest dla osób, które na przykład streamują i podczas streama chcą się na przykład napić wody, czy coś zrobić i mają po prostu, chcą mieć wolne ręce, że tak powiem. I nie mogą grać, a na przykład kopią na początkach edycji czy czegoś i też to jest ważne. Dobra, Jezu, ale kurde, wam tu ględzę. To działa na takiej zasadzie, że jeżeli aktywujecie to przyciskiem, na przykład u mnie to jest Numlock 2, to wasza postać wykonuje taką kombinację klawiszy. U mnie to jest Z plus LPM, czyli lewy przycisk myszki, plus Z, czyli u mnie to jest shiftowanie. Jeżeli shiftowanie macie pod lewym, znaczy shiftowanie, kucanie, jeżeli macie pod lewym shiftem, to ustawiacie sobie tutaj po prostu lewy shift plus uderzenie, nie? I klikacie escape i to się zapisuje. Ja mam pod Z-ką, więc ustawiam Z plus uderz i klikasz escape, się ładnie zapisało. A to jest przycisk, który odpowiada za aktywację tego. U mnie to jest po prostu num 2 na numerycznej klawiaturze i tak samo, klikasz num 2 i escape, wtedy się fajnie zapisuje. No i teraz patrzcie, jak to działa. Wezmę sobie kill off do ręki, żeby wam tu pokazać. Dobra, może być diamentowy. Dajemy game mode 0. Idziemy na naszą stołniarkę i patrzcie. Wciskam sobie dwójeczkę. Widzicie? Świetnie to działa. Ja sobie mogę teraz, nie wiem, wziąć telefon, zrobić snapa, prawda? Dla kumatych zrobimy snapa. Na snapie też możecie mnie dodawać, Buźka, był w zyki AA1337. Teraz tu, czekajcie, snapa zrobimy. Tutaj nagrywamy update do makra, jutro na kanale będzie, prawda? Polecam. Okej, okay. Nagraliśmy. Wrzucę sobie na MyStory, co mi tam? Wrzucamy, prawda?
No i dobra, wciskamy dwa i przestaje nam tak robić, bo patrzcie, na początku edycji, no mówię, nie chcę się nikomu tego tak trzymać. Musielibyście kombinować z bindowaniem na przykład na F11, bo też tak można zrobić. Tylko tutaj minusem jest to, że nie możecie zminimalizować sobie okienka, bo chyba wtedy nie będzie działać, ale no tak jak dla mnie to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, przydatna w każdym bądź razie. I no przyda wam się na pewno na Craftcora, bo teraz jak wiecie będzie start. Także będziecie mogli już sobie w pełni korzystać. I jeszcze jedną rzecz mam tu wam do pokazania. Słuchajcie, tutaj jest YouTube i patrzcie. Tutaj są progi sponsorów na Ety. Jeżeli wiecie, na YouTubie możecie kupić sobie sponsora i wam pokażę teraz jak. Tu znajdujemy swój kanał, prawda? Czyli tu wchodzicie przez gaming.youtube.com. Kurde, czemu nie znajduję mojego filmu? O, tu znalazłem mój kanał. I tu jest taka opcja jak wesprzyj. I tutaj możecie za 15 zł miesięcznie wspierać po prostu mój kanał. I co to daje? Żeby nie było takiego pustego suba, że tak powiem, stwierdziłem, że ten sub będzie dawał różne rzeczy, więc tutaj sobie rozpisałem takie progi sponsorów. Za pierwszy miesiąc jest to no, po prostu ikonka na czacie, prawda, bo jest niestandardowa ikonka, macie taką przyniku, że jesteście sponsorem. I jeżeli są jakieś tam na przykład boty do naliczania godzin, to można ustawić jakiś bonus dla sponsorów czy coś takiego. Jest fajną opcją. W drugim miesiącu możesz liczyć na rękę frienda na przydatnym TS-ie. Czyli jak mam jakiegoś TS-a, to możesz sobie tam po prostu wejść, pogadać z nami, tak? Oczywiście w miarę zdrowego rozsądku. W trzecim miesiącu można dołączyć do Akademii lub oryginalnej frakcji, w zależności od tego jak gramy. Dlaczego dopiero po trzecim miesiącu stwierdziłem? Stwierdziłem, że to będzie najlepszy w ogóle taki czas, że tak powiem, spędzony. Po 3 miesiące to już jednak jest, to nawet nie chodzi o te 15 zł co miesiąc, tylko po prostu o ten czas, bo zobaczycie, że z tymi kolejnymi progami po prostu naprawdę długo trzeba kogoś oglądać i jest takie zaufanie do takiej osoby, nie? Że ona nic nie zrobi. Bynajmniej, no nie wiem, mi się wydaje, że na przykład taka osoba nie odwaliłaby czegoś, jeżeli tak długo mnie na przykład subuje i ogląda. Bo po prostu tak mi się wydaje, że nikt nie jest na tyle głupi. No, dobra. Piąty miesiąc. W piątym miesiącu możesz liczyć na dodanie cię na moim prywatnym Facebooku. Prawda, mam Facebooka, na którego nikogo nie dodaję, a jeżeli tutaj dojdziesz do tego progu, no to mogę akceptować twoje zaproszenie. W ogóle tam mam chyba limit zaproszeń, nawet już prawie 1000, więc nawet mnie się zaprosić nie da na Facebooku. Szósty miesiąc. No to pół roku minęło. W tym miesiącu mogę zaoferować wspólną gierkę na jakimś serwie, czyli na przykład Highplay czy coś takiego, jak na przykład kimś byśmy tam chcieli zagrać czy coś, czy w jakąś inną gierkę, no to nie ma problemu, można sobie popykać też z subami. Też w ogóle myślałem, że jak będzie na przykład byśmy grali w inną grę i by nam brakowało tam kogoś, to możemy taką osobę, takiego sponsora też wziąć chętnie. Jedenasty miesiąc. W jedenastym miesiącu zostaniesz moderatorem czatu na live'ach, czyli po prostu moderator za jedenasty miesiąc. Bo jak mówię, nie chodzi tutaj o te 15 zł, o których mówiliśmy, tylko o ten czas, który trzeba spędzić, bo jednak no to jest prawie rok, więc no prawie rok byście musieli oglądać, żeby dojść do tego progu. To jest naprawdę dużo. 12 miesiąc, dobra, tutaj nikt nie dojdzie, jeżeli tak się stanie, to zasubskrybujecie z mojego konta. No w sumie to też takie, wiecie, no nie, nic nie daje takiego. Widzicie, tu mam też posubowanych ludzi. Ale myślę, że jednak to spoko opcja. No i 13 miesiąc, czyli możliwość zaproszenia do nagrania wspólnego odcinka. Czyli jak wiecie, na przykład nagrywam różne tam poradniki, to mogę zaprosić kogoś do właśnie nagrania takiego poradnika. No jeżeli będą to trapy, to wiadomo, że przyda się druga osoba, która no po prostu na przykład wpadnie w tego trapa, albo no wiecie o co chodzi. I chcę wam jeszcze pokazać pewną rzecz, ale to muszę na chwilkę wyłączyć wam obraz. Społeczność, sponsorowanie i tutaj jeszcze jest zakładka moja, i to mogę pokazać, mam nadzieję. Tutaj mam trzech sponsorów, jest to Kanapeczka, Mango i Sunfart. Jak widzicie, Sunfart jest od dwóch dni, Mango jest od tygodnia i Kanapeczka od ponad miesiąca, więc Kanapeczka już niedługo będzie miał drugi miesiąc, po tym oczywiście miesiącu. I tu są rzeczy tak naprawdę, które wam jakby daje to, że macie tych sponsorów. Jest to taka plakietka, to jest moje logo po prostu z kanału. Jak wchodzicie na mój kanał, to jest mój awatar, tylko że taki mały i wycięty, więc po prostu macie taką ikonkę obok niku. I jest niestandardowa ikona. I tu są takie progi, które każdym subskrybentem się zwiększają. Jest to buźka face na przykład.
Tak wygląda właśnie buźka face. Po prostu jest taka moja mordka, której oczywiście każdy subskrybent może, znaczy nie każdy subskrybent, tylko każdy sponsor może użyć tej właśnie emotki. Zwykły użytkownik niestety nie może tego zrobić, co jest moim zdaniem takie 2 na 10, no ale w sumie jednak jest to coś fajnego też, że można to rozwijać. I mam aktualnie 3 sponsorów, więc jeżeli będziemy mieli jeszcze 2 sponsorów, będę mógł dodać kolejną niestandardową emotkę. Jeszcze 2 widzicie tutaj potrzebuję, żeby to zdobyć. Więc jeżeli chcecie, to zachęcam. Myślę, że to jest fajna sprawa. Tak jak przypominałem na początku, za 1000 łapek, żebyście nie byli troszeczkę za leniwi, będzie do pobrania to makro po update'cie na Windowsa 7 działającą, z działającym kopaniem na 5-3 oczywiście. No i nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Aha, jeszcze jedna sprawa jest do poruszenia, bo dużo osób mi się pytało pewną rzecz. Zaraz wam pokażę. Jednego z moich filmików, muszę tu skopiować link. Jak wiecie, samo makro jest darmowe i udostępniam je za darmo, a też coś tam czasami muszę Makinowi odpalić, że mu się chce to robić. Bo naprawdę mu trułem dupę, a no chłopak tam też się załamuje. Przeważnie jak dodaję wam link do pobrania, jest to przez Adflya, bo no to jest jedyna taka, że tak powiem, możliwość, z którą można zrobić co prawda jakieś tam śmieszne grosze, bo śmieszne grosze. Ale pamiętajcie, że jak pobieracie... Fact! There are million... Kurna się włączyło. Jak pobieracie i macie przez Adflya, to nie możecie mieć adblocka włączonego. Jeżeli ja wam podaję link, to na pewno jest przez Adflya. To nie możecie mieć adblocka włączonego, musicie go wyłączyć albo skorzystać z karty incognito. Myślę, że małe zboczuszki wiecie, jak skorzystać z karty incognito. I jak wejdziecie na tą stronę, to tutaj w prawym górnym rogu po 5 sekundach klikacie ten skip ad. O, widzicie? Ja teraz go kliknę. Bo teraz mnie przekierowało do jakiejś... A nie, dobra. Tutaj, że do tego, do Mediafire mnie przekieruje. I tutaj już jest do pobrania właśnie ten clicker. Także myślę, że wam pomogłem z tym, że już nie będzie problemów typu musiałem wysłać jakiegoś SMS-a, bo nie trzeba żadnych SMS-ów wysyłać, nic nie wysyłajcie, żadnych SMS-ów, niczego, żeby... No wiecie, o co chodzi. No i to by było chyba na tyle. Tak jak przypominałem na początku, 1000 łapeczek i lecimy z tematem. Widzimy się na live z Craftcora oczywiście. Mam nadzieję, że również wbijecie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.